Z nami Damian Knyba po kolejnym ciężkim treningu, ale po południu kolejny ciężki trening. Na jakim jesteś teraz etapie? No teraz skupiamy się bardziej nad takimi przygotowaniami fizycznymi, takie poprawki typowo techniczne. No i co, i jakoś tam na początku lutego najprawdopodobniej wylecę do Stanów i tam już taki typowo bokserski obóz zrobię. No właśnie, z kim tam będziesz trenował, opowiedz. No teraz będę miał nowego trenera, trener Zanga Zileja. Już u niego byłem na kilku treningach, fajnie nam się współpracuje razem. Myślę, że ta współpraca będzie bardzo owocna. Czyli nie jedziesz tam w ciemno, już gdzieś tam się dotarliście, tak? Troszeczkę już wiesz, na co jego stać, czego się możesz spodziewać. No tak, byłem tam na kilku tam obozach u niego, tak? Pomagałem w sparingach Zangowi. No i wiem, jaki to jest trener, wiem, czego uczy i no po prostu będę wiedział, na czym stoję już od początku. A ten Zang to też ciekawy chłopak, no w końcu wicemistrz olimpijski, ale tak, nie dość, że mańkut, to jeszcze bardzo mocna bomba, taka pojedyncza, bo być może on gaśnie z kolejnymi rundami, ale na pewno cenne doświadczenie. Pamiętam, jak Waszka z nim sparował i też miał kłopoty w tych pierwszych rundach. Potem ten Zang akurat na szóste już tam chyba po piątej rundzie skończył, bo chyba było to przed jego zawodowym debiutem, no ale na pewno z takimi chłopakami warto posporować sobie. No tak, dokładnie. No on naprawdę ma bardzo dobrą defensywę, taki poukładany technicznie jest. No u niego najbardziej niewygodne jest to, że on ma takie zrywy, usypia swoich rywali i nagle potrafi zerwać tam dwoma, trzema ciosami i tym zazwyczaj udaje mu się nokautować rywali. Tak, on początkowo tak boksował po amatorsku, się rzucał na tych swoich rywali, a potem się dostosował. Rzeczywiście on potrafi uspać i uderzyć mocno. W sumie tak zastanawiam się, że no, z tych chłopaków z walki ciężkiej to masz chyba na taką najciekawszą drogę, jeżeli chodzi o te treningi, bo wiadomo, że to Szpili do Wawrzyka przyjeżdżali solidni zawodnicy, ale raczej to Waszka i ty macie tych, no Waszka już powoli będzie kończył, ty dopiero chcesz osiągnąć tyle co Waszka, ale no, macie z kim posporować i z tą taką szeroką czołówką macie cały czas kontakt. No tak, dokładnie właśnie. Mam bardzo dobrych sparring partnerów, rozwijam się bardzo szybko, no i trzeba z tego korzystać, tak? No teraz na pewno z tym, teraz już tak na te sparingi jeździć nie będę, na pewno teraz już w 100% do każdej walki muszę się przygotowywać i jak już to zapraszać tych sparring partnerów do siebie, więc no nie chcę już tak jakby jeździć, dostosowywać się do kogoś, tylko chcę, żeby wszyscy się już dostosowywali do mnie, więc teraz już będzie taki 100% profesjonalizm. No właśnie, bo jest takie pojęcie jak syndrom sparring partnera, który dopadł też Waszkę w pewnym momencie, kiedy jeszcze był Andrzejek Mitruka i on jeździł po tych sparingach, a potem przychodziło do walki z jakimś journeymanem, nawet nie journeymanem, tylko z kimś po prostu bardzo przeciętnym i Waszka nie potrafił tych walk kończyć, więc te sparingi są fajne, ale też nie można za dużo tych sparingów pod kogoś zrobić, prawda? No tak, dokładnie. Ja miałem nauczkę tutaj na tej ostatniej walce w Polsce. No tutaj typowo wszystko nie zagrało, wiele czynników na siebie się nałożyło, bo tak naprawdę przygotowywałem się bez trenera, wyjechałem na ten obóz do Heleniusa i tak naprawdę dostosowałem się do niego, no i wszystko tak się dziwnie na siebie nałożyło, że po prostu wyszedłem, można powiedzieć, nieprzygotowany, bez kondycji, no i walka była jaka była, tak. Słuchaj, miałeś tych chłopaków paru fajnych po drugiej stronie na sali, tak jak mówisz, Helenius, Daniel Dubois, Johnny Fisher, no choćby Zang, prawda? Jarrell Miller, powiedz mi z tych wszystkich chłopaków, kto zrobił na tobie największe wrażenie? Nie mówię, że powiedzmy bił najmocniej, tylko w ringu już stojąc z nim, kto zrobił na tobie największe wrażenie? No myślę, że Aleksander Usyk, no on sparowaliśmy u niego w takim ringu 3x3, on specjalnie taki mały ring wybrał, żeby właśnie ciężko mu było stamtąd uciekać, a mimo to ciężko go było zachodzić, fajnie schodził cały czas za tą lewą rękę, naprawdę niesamowita praca na nogach i do tego potrafił tak fajnie w tempo uderzyć, bił tak z luzu, z obu rąk potrafił tak naprawdę, no taki trochę nieprzewidywalny, no myślę, że on zrobił takie największe wrażenie, do tego taki typowy sportowiec z krwi i kości to jest typowo, widać, jest nastawiony w 100% na ten sukces i naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Też taki nietypowy, prawda, bo nie tylko że Mańku, to tak jak mówisz, niekonwencjonalne, prawda, gdzieś on i Łomaczenko, to są tacy zawodnicy, którzy wnoszą coś ekstra do tego ringu i choć Łomaczenko już powoli prawdopodobnie schodzi lekko w dół,
to jednak to, co on pokazywał w ringu i Usyk, to było coś chyba jednak innego niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. No tak, dokładnie właśnie, naprawdę niesamowita technika. W ogóle dla mnie boks to jest taka szermierka na pięści, uderz, a nie daj się trafić, więc tym bardziej takie style mi się podobają, bo on jest taki nieuchwytny w ringu. No najbardziej właśnie podoba mi się aktualnie z wagi ciężkiej styl właśnie Usyka i Tysona Fury i naprawdę robi na mnie ogromne wrażenie. To jakie masz marzenie sparingowe poza Furym? Do kogo byś jeszcze chętnie pojechał? No ciężko powiedzieć. No na pewno ten Fury, tak, no może z tym White'em bym chętnie spróbował, może z Chizorem. Jestem ciekawy, czy fakty się tak mocno biją, czy... Do Chizory mam chyba numer, nie wiem czy aktualny, a do White'a ci Masternak może dać. No okej, okay, no to ja jestem chętny, tak? No, ale to niech przyjadą do mnie, nie ja do nich. Nie będę się do nich teraz już dostosowywał. I z tym może być trudniej. Dobrze, Damian, jest gdzieś plan na tą twoją walkę w Stanach? W ogóle zacznijmy inaczej. Top Rank. Łukasz Kownacki załatwił ten kontrakt i tam na pewno, może nie parasol ochronny, ale nie będą cię rzucali od razu na głęboką wodę, ale w pewnym momencie oni nie będą głaskali Polaka, bo Polak to jest po prostu kolejny zawodnik. To my w Polsce głaszczamy Polaków, bo ich nie mamy. No tam w pewnym momencie trzeba będzie na tą głęboką wodę wejść. Jak do tego doszło, że w ogóle znalazłeś się w Top Rank? No generalnie to było tak, że no właśnie mój menadżer tak składał propozycje właśnie mojej walki na do tych dwóch największych grup promotorskich. Początkowo właśnie miałem zawalczyć na PBC, ale coś tam się nie udało i ostatecznie zawalczyłem właśnie w Top Rank teraz w grudniu. No i co, właśnie plan był taki, żeby dać jak najbardziej emocjonujący pojedynek, sprzedać jak najwięcej biletów, wszystko właśnie poszło zgodnie z planem. No i krótki czas po tym odezwali się do nas i zaproponowali kontrakt. No to Łukasz ponegocjował jeszcze z nimi trochę, no i co, i podpisałem kontrakt, tak. Ta Polonia jak była duża na tej gali, bo w sumie tego tematu nie ruszyłem? Już nie pamiętam dokładnie. Nie, ciężko. Ale słuchać ich było, tak? Tak, tak. No ogólnie było bardzo dużo kibiców, ale liczbowo no, nie jestem w stanie powiedzieć teraz i nie chcę skłamać. Tam Łukasz też nad tobą pracuje, bo pamiętam jak ciągałem cię na wywiady na początku, to nie wiem czy z nieśmiałości, czy z czego, ty nawet nie chciałeś dawać wywiadów, a teraz musisz tam odbębnić parę rzeczy, prawda? Widzę, że to chyba jest trochę wbrew twojej woli, bo na tyle chyba cię zdążą poznać, że to nie jest twój świat. Tam Łukasz się musi tam lekko popychać chyba nóżką w tyłek, żebyś tych parę wywiadów zrobił. Tak miałem przynajmniej wrażenie. Zgadza się? No tak, dokładnie. Ja nie jestem jakiś tam medialny, to jest w ogóle nie moja bajka. Ja jestem, można powiedzieć, takim przeciwieństwem Marcina Neumana, bo on właśnie... A to dobrze o tobie świadczy. Że on właśnie nie lubi walczyć w ringu, a uwielbia pokazywać się przed kamerami. Ja mam zupełnie odwrotnie, więc no to po prostu nie jest moja bajka, no ale jakoś muszę się jakby przestawić trochę, tak, żeby jednak pokazywać się tam medialnie. Ja pamiętam, jak Tomek Adamek jeździł po kościołach polskich, księża mu pomagali, wbrew pozorom księża odegrali ważną rolę w karierze, ci polonijni księża. Gdzieś tam Adamek jeździł po tych mszach świętych, a potem ci Polacy kupowali bilety na te walki Adamka. No tak, dokładnie właśnie, no my tutaj w Stanach właśnie jeździmy na różne tam jakieś koncerty, jakieś tam zgrupowania, żeby właśnie się pokazywać i żeby być coraz bardziej rozpoznawalny, tak, i żeby coraz więcej osób jakby kupowało bilety, tak. Wiem, że masz chrapkę na Damiana Knybę, chciałem powiedzieć, na Kacpra Mejnę, bo gdzieś jest taki pomysł, żebyś zmierzył się ze zwycięzcą tej walki o mistrza Polski, tak, jak to jest blisko, bo z tego co mówiłeś, jeszcze poza kamerą, to już w grudniu w sumie dostał taką propozycję, więc on o tym wie. Jeżeli Kacper Mejna wygra, to być może w tej walce zmierzysz się właśnie z nim, tylko że w USA już. No tak, dokładnie. Właśnie już rozmawialiśmy z Top Rank. Oni się zgodzili na to, żeby właśnie zawalczyć o ten pas w Stanach i ze zwycięzcą tej walki. No i co, jeśli będzie to Kacper Mejna, no to jak najbardziej chciałbym z nim zawalczyć. Myślę, że to by była właśnie dobra walka na ten etap kariery, tak, jak chcę cały czas podnosić tam sobie pomalutku poprzeczkę, no dawać, robić po prostu cały czas progres, dawać coraz lepsze walki, więc myślę, że to byłaby fajna walka i sprzedałaby się, tak. A macie nakreślony jakiś taki plan, co byłoby po Mejnie? Tam są jakieś inne nazwiska już grane? Na dzień dzisiejszy nie wiem. No pomalutku po prostu chcemy podnosić poprzeczkę i celować coraz wyżej. Będziesz trenował w Polsce, ale w Polsce już raczej nie będziesz walczył, przynajmniej nie w najbliższym czasie, tak?
No tak, przez najbliższe lata na pewno w Polsce walczyć nie będę. No jeśli chodzi o te treningi, no to teraz tak pracujemy nad tą wizą i no zobaczymy. Jeśli tam wszystko będę miał dobrze zapewnione w Stanach, to możliwe, że już będę siedział tam cały czas, ale no na dzień dzisiejszy trochę tu, trochę tu. Dobrze, czekamy w takim razie na Twój rozwój. Dziś ten rozwój widać jednak. Wiadomo, że walki będą lepsze i gorsze, ale tak patrzę na Ciebie jeszcze od tych czasów amatorskich, bo w sumie zacząłem Cię kręcić regularnie, od kiedy przegrałeś chyba z Kulikiem, ale potem przyjechałeś i wygrałeś, przypomnij mi, z Kalisza chłopa, który był na Europie nawet, ze Stawirejem, tak? Chyba wygrałeś, i tak sobie myślę, kurde, przed chwilą dostał baty od Kulika, a teraz przyjeżdża kilka miesięcy później ze Stawirejem, wygrywa, tak generalnie Ci się przyglądałem. To widać było ten ruchowy jakiś talent, ale nie szło za tą umiejętności bokserskie. Gdzieś powoli go zaczynam widzieć. Oczywiście od tego jest Piotrek Wilczewski, który się lepiej zna na boksie niż ja, ale chyba idzie to w górę powoli, bo powoli, ale idzie w górę. Przynajmniej ja tak odnoszę wrażenie, nie wiem jak Ty to odbierasz. No tak, no ja cały czas poświęcam się właśnie w tym boksie. Teraz, odkąd przeszedłem na zawodowstwo, to typowo całe życie podporządkowałem pod boks. Ja w ogóle nie mam praktycznie życia poza tym, więc no tutaj wszystko tak naprawdę jest idealnie co do minuty tutaj zgrane, tak, więc no po prostu musi być tak z tego jakiś progres, tak, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. A tu mi akurat trochę Masternaka przypomina, że on też, jak był szczególnie młodszy, bo teraz już trochę wiadomo, że na innym etapie życia jest, on też tak się poświęcał i tak też Ciebie trochę odbieram, chociaż widuje mi się rzadko, ale też tak Cię odbieram, że raczej tutaj nie muszą się bać na imprezach, że Ty pójdziesz w tango na weekend i tam za dwa sparingi sobie zrobisz i ojcowie nie muszą pilować córek, tylko raczej koncentrujesz się na tym, żeby te sparingi fajnie wyszły, tak? No tak, dokładnie. W ogóle na żadne imprezy nie chodzę, praktycznie z żadnymi kolegami nic się nie spotykam, tylko non stop tutaj mieszkam na sali. Taki pokoik, taki mało przyjemny do mieszkania w tym pokoiku, ale taka jest droga do sukcesu czasami, prawda? No początki były ciężkie, no ale co, jakoś się przyzwyczaiłem, teraz już tu się czuję po prostu jak w domu, tak, więc nie jest to już dla mnie jakoś tam... Syndrom ważki Ci się włączył, bo on też tutaj lubiał sobie pomieszkać. No tak, właśnie teraz jak na przykład do Stanów polecę na jakiś czas, to mi aż tęskno, bo to się czuję tu się jak w domu już, więc naprawdę aż mi czasami tęskno, żeby tu wrócić, potrenować. A z ważką też bym potrenował, już dawno go nie widziałem i też mi brakuje treningów z ważką. Ważki w ogóle brakuje tutaj, nie ma jego śmiechu, sala jest cicha, tak, to prawda. Damian, czekamy w takim razie na ten amerykański etap Twojej kariery, oby równie udany jak teraz ten polski. No i zobaczymy, mam nadzieję, że będziemy jeszcze rozmawiać nie raz, nie dwa. No dzięki, mam nadzieję, że nikogo nie zawiodę, że będę dawał coraz lepsze walki i że wszystko będzie szło zgodnie z planem. Ja myślę, że to jest mit, że kogoś zawiedziesz, bo dopóki dajesz siebie wszystko, to chyba nawet jak się przegrywa, to się nikogo nie zawodzi, tak ja to przynajmniej odbieram. Znaczy, wiadomo, no, trenuję się dla siebie, ale wiadomo, to jest duża radość, kiedy potrafię też zadowolić swoich kibiców. Dzięki. Dzięki.